Wracamy do komiksowego kącika w Radio Afera, prosto z kadru. Kontynuujemy temat bożonarodzeniowy związany z komiksami dla najmłodszych, takimi publikacjami, które można sprezentować swojemu rodzeństwu czy innym członkom rodziny i absolutnie nie martwić się o to, czy to rzeczywiście jest odpowiednie dla nich. Przed chwilą mówiliśmy o książce, która miała elementy komiksu, tak? Zgadza się. A teraz chciałbym dla was omówić komiks, który w sumie jest jakby z elementami książki, więc będzie takie fajne uzupełnienie. Mianowicie publikacja z wydawnictwa Widnokrąg, 88-89 Michała Rzecznika i Przemka Surmy. To jest komiks, co zresztą już tytuł sam sugeruje, powiązany z tematyką przemian politycznych w naszym kraju. Kiedy stajemy się krajem demokratycznym, Rzeczpospolita Polska, kończy się komuna. To nie jest temat, który jest jakby nowy tutaj, ponieważ mieliśmy już trochę komiksów, które nawiązywały do tej tematyki. Chyba najsłynniejszym z nich jest Marcji. Marzenie Sowy, tak jest. I Filipie, wcześniej się pytałeś mnie, czy jest on podobny do niego, tak? Tak. Czy ten 88-89 jest w taki sam sposób kreowany? I to jest bardzo dobre pytanie. I o ile rzeczywiście pewne rzeczy się tu powtarzają, zresztą ciężko mówić o komunie bez pewnych charakterystycznych dla niej rzeczy, tak? Chyba w każdym dziele się spotykamy z jakimkolwiek wzmianką, chociażby najmniejszą, o słynnych kartkach i kolejkach. I ja niestety, w sumie nie będę oceniać. Ja jestem zbyt młody, żeby pamiętać te czasy, ba, ja nie urodziłem się za tamtych czasów. Jestem rocznik 91, więc ciężko by było. Nie wiem, jak z tobą, Filipie. No, ja jestem 86, ale również nie pamiętam tamtych czasów. A, czyli to jest w sumie, widzicie, to jest też fajna sprawa, bo nie dość, że dzieciaki dzięki takim publikacjom mogą poznać z perspektywy autora, jak wyglądała komuna, czasy komunistyczne, to jeszcze i my możemy poznać. Dla mnie to jest w pewnym rodzaju też fascynujący temat, bo dużo się słyszy tych historii i nieważne, że już ktoś opowiadał coś na jakiś konkretny temat i tak jak ktoś znów coś opowie ze swojej perspektywy, to znowu jest zupełnie inne wrażenie, znów ta ciekawość jest tutaj pobudzana, wyobraźnia i właśnie tak samo jest z tym komiksem. I tak, głównym bohaterem jest Adaś, który ma, zdaje się, 10 lat, jeśli dobrze pamiętam, kiedy toczy się akcja tego komiksu. Właściwie zaczyna się od tego, że widzimy, jak Adam wraz ze swoim dziadkiem wychodzą na ryby i rozmawiają sobie na temat Boga, na temat tego, czemu właściwie przychodzi na te ryby też samemu, bez nikogo, i dowiadujemy się, że właściwie jest tutaj taki okres wakacyjny. Poznajemy powoli pozostałych członków rodziny Adasia, przede wszystkim też jego rodziców. No i my jesteśmy świadkami powrotu do szkoły. No a im jakby dalej, im wchodzimy w głębiej, w dalsze etapy jakby tego roku, które mija, tym więcej właśnie jest wplatanych tych wszystkich różnych wątków charakterystycznych dla jakby tego okresu historycznego dla Polski. Mamy tutaj scenę chociażby, jak Adam z kolegami próbuje nadmierać pieniędzy na słodycze, więc chodzą po sąsiadach i zbierają butelki, żeby je odsprzedać. Mamy też, tak jak mówię, no mamy tutaj scenę, gdzie ludzie czekają w kolejce od kilku dni po towary. I swoją drogą, właśnie, i tutaj już przejdę tak do ogółu, pozwolę sobie przejść, czy ten komiks, jak ten komiks się czyta? Ja muszę powiedzieć, że czyta się go fantastycznie. Tak jak mówię, mimo tego, że wiele można było słyszeć od różnych ludzi na temat tamtego okresu, to jednak za każdym razem, jak ktoś mówi to od siebie, kolejna osoba, to zawsze jest wartościowe. Tak samo jest z tym komiksem. W naprawdę przesympatyczny sposób, angażujący przede wszystkim, przedstawia realia
w których się wtedy żyło, a także sama rodzina Adasia jest tutaj staje się bardzo ważna dla czytelnika. Bardzo się czytelnik szybko przywiązuje do tych bohaterów, mimo że niektórych tylko widzimy co jakiś czas na kilku kadrach. Jest tutaj fantastyczna scena, kiedy dzieciaki przychodzą zamienić starszych w kolejce. I dzieciaki zaczynają udawać starszych ludzi, którzy stoją już w tej kolejce i zaczynają taką udawaną rozmowę prowadzić, typu panie, ja tu już kilka dni stoję, no a panie, a tamten to już drugi miesiąc tu stoi, a panie, pan tu nie stał, proszę się nie wpychać i tak dalej. I tak w taki sposób się bawią, udając dorosłych, no strasznie przesympatyczne. Mamy tutaj też oczywiście dużo, też co jakiś czas się pojawiają odwołania do tego, co się dzieje w tym momencie akurat w naszym kraju. Aczkolwiek wszystko jakby jest właśnie z tej perspektywy tego młodego Adasia. Czyli teoretycznie bezpośrednio odbieramy to wszystko w taki sposób, jak on to jakby rozumie, w sensie takim, że nie o wszystkim ma pojęcia, więc nie ma szerszego kontekstu. Ale narracja w tym komiksie, zarówno właśnie pod względem scenariuszu i rysunków, pokazuje nam jakby to, co się dzieje w tle, to, co Adaś niekoniecznie rozumie, ale starszy czytelnik już zrozumie. I pod tym względem właśnie we mnie ten album strasznie mocno uderzył z jakiegoś powodu, bo wbrew pozorom komiks ogólnie jest bardzo wesoły i czyta się go płynnie i z wielkim zainteresowaniem, ale no, są tu pewne wątki trudne, wplecione. Takie, z którymi każdy się spotyka i nigdy nie wiesz, czy ta tematyka cię doścignie, kiedy jesteś młody. Masz, tak jak tutaj młody bohater, kilka lat, 10 lat, czy dopiero dużo, dużo później. Nie chcę za bardzo jakby zdradzać, bo ja sam byłem bardzo zaskoczony, w jakim kierunku ten komiks w pewnym momencie poszedł. Natomiast powiem tak, myślę, że młodszym na pewno się spodoba ten album. Jest prześlicznie narysowany przez Przemysława Surmę. I ogólnie napisany też w bardzo przystępny sposób. Dorośli, myślę, że też im się ten album spodoba. Mnie dotknął, szczerze mówiąc, naprawdę. Jest w pewnym momencie bardzo poruszający, jest bardzo, bardzo angażujący. No i przy okazji fajna lekcja historii z perspektywy takiego zwykłego Kowalskiego w naszym kraju. Zatem 88, 89 z wydawnictwa Widnokrąg.